Co jeść? O ile na pytanie, kiedy jeść i w jakich ilościach, organizm sam stara się nam odpowiedzieć, o tyle nie ma możliwości niestety odpowiedzieć na trzecie bardzo istotne pytanie, co jeść? Pokornie i bez protestu żołądek przyjmuje wszystko, co nasz niepohamowany apetyt nakazuje wkładać nam do ust i przełykać. Dlatego odpowiedź na pytanie, co jeść, najważniejsza dla dietetyki, musi wynikać ze szczegółowych i bardzo skomplikowanych badań naukowych nad działaniem ludzkiego organizmu, na podstawie których można by zbilansować jego potrzeby budulcowe i energetyczne. Takim właśnie badaniom poświęciłem ponad 30 lat mojej pracy zawodowej. W żywieniu optymalnym stosujemy głównie i przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego i to takie, które zawierają dużo tłuszczu. Te, które zawierają mniej niż 2,5 g tłuszczu na 1 gram białka, trzeba w potrawach lub zestawieniu potraw uzupełniać dodatkiem tłuszczu. Przede wszystkim należy jeść dużo jajek, a szczególnie żółtek. Żółtko zawiera wszystkie rodzaje potrzebnych organizmowi białek. Z waszmy, z żółtka wykształca się cały kurczak ze wszystkimi organami. Żółtko zawiera też tłuszcz bardzo wysokiej jakości biologicznej i bardzo ważny aminokwas cholinę. Jest to tłuszcz doskonały dla człowieka. Jajka mogą stanowić podstawę bardzo wielu różnorodnych potraw i jedzenie jajek, nawet codziennie, wcale nie musi być monotonne. Książka kucharska podaje aż 66 przepisów na potrawy z jajek, podczas gdy w tradycyjnej kuchni stosuje się ich 5 lub 6. Trzeba pamiętać, że jeśli jemy jajka całe, białko jaja trzeba pokryć tłuszczem, gdyż chemicznie jest ono czystym białkiem. Drugą grupę produktów przydatną w diecie optymalnej stanowią produkty mleczne. Im bardziej tłuste, tym lepsze, a więc masło, sery białe i żółte, śmietana, mleko dotłuszczone śmietanką. Ponieważ produkty mleczne znajdują się na rynku w swoim składzie zawierają różną ilość tłuszczu, a niektóre są nawet w ogóle beztłuszczowe, przy ich zakupie trzeba sprawdzać, ile zawierają tłuszczu, by wiedzieć, ile tłuszczu trzeba do nich dodać, by uzyskać w potrawie odpowiednią proporcję. Nie należy kupować masła produkowanego z dodatkiem oleju lub margaryny, ani o niższej zawartości tłuszczu niż 82,5%. Śmietankę kupować co najmniej 30%, a jeśli możemy dostać, to 36%. Sery białe powinny mieć co najmniej 30% tłuszczu, a żółte 60% w suchej masie. Na rynku pojawiły się bardzo wartościowe twarożki optymalne, w których na 1 gram białka przypada 3 gramy tłuszczu i minimalna ilość węglowodanów. Dla stosujących żywienie optymalne są bardzo wartościowe i smaczne. Mleko w proszku, tak zwane pełne, zawiera po 26% białka i tłuszczu, a więc 1:1, ale aż 38% laktozy, czyli cukru mlecznego, który jest węglowodanem. Jeśli przygotowujemy mleko z proszku, trzeba ilość tłuszczu uzupełnić przez dodanie śmietanki lub masła i mleka. Tego nie pić za wiele. Na trzecim miejscu trzeba wymienić mięso. Najlepsze są podroby. Serce, wątroba, móżdżek, nerki, a także krew. Mięśnie, a więc mięsa chude, są mniej wartościowe, gdyż zawierają głównie białko o dość jednostronnym zastosowaniu w naszym organizmie i wymagają dużego dodatku tłuszczu. Dlatego z punktu widzenia diety optymalnej lepszy jest tłusty salceson niż chuda szynka, schab karkowy niż środkowy, boczek niż polędwica, żeberka lub golonka niż chude mięso z szynki czy łopatki. Najlepsze jest mięso wieprzowe, a to dlatego, że jego skład chemiczny jest najbardziej zbliżony do składu ciała ludzkiego. Z wieprzowiny organizm człowieka może wykorzystać stosunkowo dużo składników. Nieprzypadkowo w badaniach nad przeszczepami serca właśnie serce świni okazało się najlepsze dla człowieka. W dalszej kolejności znajduje się mięso innych zwierząt. Wołowe, cielęce, baranie, drób i ryby. Im chudsze, tym gorsze, tym mniej należy go zjadać i więcej dokładać do niego tłuszczu. Mięso jest źródłem przede wszystkim białka. Białka nie należy jeść za dużo, a jest to częstym błędem w stosowaniu diety, kiedy jeszcze nie wytworzył się w nas apetyt na tłuszcze i jemy go pokonując pewne psychiczne opory. Łatwiej jest nam zjeść bez chleba plaster chudej szynki, niż wypić łyżką tłuszcz pozostały po usmażeniu jajecznicy. Co będzie, jeśli człowiek wprowadzi do swojego organizmu zbyt dużo białka? Szkody będą widoczne, gdy jego spożycie przekroczy 120-150 g na dobę. Wtedy nadmiar białka musi być przerobiony i wydalony. W skład białka wchodzi azot. Wraz z wydalanym azotem organizm traci dużo wodoru,
który jest doskonałym paliwem. Na każdy atom wydalanego azotu organizm musi wydalić 3 atomy wodoru w amoniaku i 2 atomy wodoru w moczniku. A przy tym wątroba i nerki są obciążone dodatkową pracą. Spożycie białka powinno więc być możliwie małe. Zdrowemu człowiekowi na diecie optymalnej wystarcza 50 g na dobę, pod warunkiem, że jest to białko zwierzęce. Jak już zostało powiedziane poprzednio, w jedzeniu trzeba dostarczyć organizmowi trochę węglowodanów. Mało, ale są one potrzebne. Jeśli nie wprowadzimy ich do organizmu z pokarmem, będzie on musiał sam je wytworzyć, głównie z białka. Narażamy go więc na dodatkową, niepotrzebną pracę. A zasada prawidłowego żywienia wymaga, by odciążać organizm od wszelkich zbędnych czynności. Z produktów węglowodanowych najlepsze są ziemniaki. Można zjadać dziennie jeden ziemniak średniej wielkości do obiadu, smażąc go na tłuszczu w postaci frytek lub rozetrzeć na pire z łyżeczką smalcu lub masło. Źródłem węglowodanu mogą też być mąka dodawana do potraw w niewielkiej ilości, np. w zasmażce, tarta bułka używana do panierowania kotletów, niektóre niesłodkie warzywa i owoce, chlebki i ciasta optymalne. Należy pamiętać, że owoce i warzywa zawierają bardzo mało węglowodanów. Aby wnieść do organizmu 50 g węglowodanów, co w przybliżeniu stanowi normę dzienną, trzeba zjeść ponad 3 kg cytryn, 2,6 kg ogórków kiszonych, 2,3 kg szpinaku itd. Jeżeli w diecie optymalnej nie zaleca się zjadania dużych ilości warzyw i owoców, to nie dlatego, że wnoszą one do organizmu dużo węglowodanów, ale dlatego, że w ich skład wchodzą głównie woda, cukry i błonnik oraz azotany, azotyny, środki ochrony roślin. Woda jest tysiące razy tańsza i zdrowsza w czystej postaci. Cukrów trzeba bardzo mało, a błonnika człowiek nie trawi.